Cześć Wam. Dalsza kontynuacja reanimacji tego Maca Mini, którego dostałem od Sergeja, tam gdzie pracowałem w tej firmie z odpadami. Podłączony jest pod zasilacz ATX 12 V. I powiem Wam tak, we wcześniejszym filmiku, jak widzieliście, wyskakiwał błąd z tym folderem i znakiem zapytania. Troszeczkę sobie poczytałem, ściągnąłem plik ISO Maca OS X-a i powiem Wam, że że go zgrałem na... Tutaj właśnie jest podłączony pendrive z już przygotowanym właśnie OS X-em. I patrz, jeszcze Wam powiem tak, podłączona jest mysz, klawiatura. Do tego tutaj na monitorze widać, że instalacja rozpoczęła się. Także prawdopodobnie będę miał Maca, pierwszego w życiu Maca. Kurczę, cieszę się. I nawet jest użyj polskiego jako języka głównego. Także polecimy sobie troszeczkę z instalacją. Przygotowuję instalację. Instalator Mac OS X Leopard. No coś pięknego. Kurde, jaram się tym. Akceptuję polski. 73 giga. To jest ten dysk. Nie, tu będzie wymiana na SSD-ka. Jestem już pewny, że na wypadek kupuję jakiegoś SSD-ka, żeby ten system po prostu dostał kopa porządnego. Ale najpierw się pobawimy na tym dysku. Nie wiem, ile potrwa instalacja. I nie wiem, czy wytrzyma ten zasilacz, bo to jest podłączone ciągle pod 12 V. Także nie mogę obciążać za bardzo portów z tego, co czytałem, na przykład FireWire, bo no, może po prostu nie wyrobić zasilacz. W sensie te 12 V, bo amperów ATX ma 25, także tu jest zapas jak cholera. A to jest zarąbista sprawa. Czyli będę miał w domu i Windowsa, i Linuxa, i Maca. Czego Maca pierwszy raz w życiu na fizycznym urządzeniu. Kiedyś się bawiłem w jakieś tam Hackintosze czy coś takiego, ale to jest nie to, co leżące fizycznie obok urządzenia. Podłączone po prostu pod zasilacz. ATX. Dobrze, że go nie oddałem, bo było tak, że oddawałem go na Oliksie za darmo, nikt go nie chciał wziąć, także ja się cieszę, bo bez tego zasilacza bym na razie sobie nie poradził z tym wszystkim, bo to dzięki niemu wszystko hula. I zresztą teraz tak sobie myślę, zasilacz to jest bardzo poważna i fajna sprawa i będę chyba planował sobie zakupić jakiś taki zasilacz laboratoryjny, żeby właśnie w przyszłości móc uruchamiać jakieś urządzenia bez żadnego tam ryzyka. A wiadomo, te zasilacze laboratoryjne mają już tam ustawione, że się ustawia ampery i tak dalej. I wolty. Także przyda się jakiś taki, na AliExpressie zamówię. Tylko sobie najpierw poczytam jakieś opinie na temat jakichś takich zasilaczy, które są w miarę ok, a nie są drogie, nie? Ale słyszę, że zasilacz ATX tak jakby zwalniał wiatrak, czyli jest jakieś obciążenie tego iMac'a. Mam nadzieję, że się nie wysypie. 30 minut, Boże, jutro idę do pracy na pierwszą zmianę. Jest 21:12. Już powinienem powoli kłaść się do łóżka. A coś czuję, że trochę spędzę dzisiaj czasu przy tym Macu. Dobra, ja zrobię pauzę, bo to będzie instalowało. Potem, jak już będzie przy końcu, wznowię nagrywanie. Dobra, lecimy dalej z nagrywaniem. Do końca instalacji pozostało już bardzo niewiele, około minuty. Zobaczymy, co się stanie. Czy się uruchomi ponownie i tym razem już się uruchomi normalnie system. Ciekawe.
wszystko to jest połączone tutaj z ten wywiew. Powiem wam, że głośno chodzi ten wentylator, naprawdę bardzo głośno. Mam nadzieję, że jak się zainstaluje ten system, to jakoś wejdzie na jakieś takie przyzwoite obroty. Na razie to jest cholernie głośne. Około minuty. Jeszcze raz. Zasilacz 12 V. Podłączony. Tym adapterem, który jeszcze kupowałem na Allegro. Do Maca Mini modelu A1176. Zaoszczędziłem na zasilaczu. No dużo, dużo. Bo tak, kurczę, widziałem na Allegro za 60, chyba 9 zł najtańsze były. Na AliExpressie są do kupienia też tanie, ale długo się czeka na przesyłkę. A można pokombinować ze swoim własnym zasilaniem. No zobaczymy, co się stanie. Około minuty. Już jest sama końcówka tego. Nagrywam ile już? 6 minut. No, niedużo. Ładnie to wygląda. Monitor. Co dopiero będzie, jak postawię tam sobie tutaj gdzieś z boku koło monitorka tego Maca. Jeszcze się zastanawiam nad jakimś takim zasilaczem 18,5, żeby mu dać normalnie, żeby chodził przynajmniej te 6 amperów. Coś takiego będę musiał sobie poszukać. Bo mam zasilacze od Dela 130 W. Tyle, że on ma 19,5 V. 6,7 A. On by był idealny do tego. Tylko, że właśnie ma 19,5. A nie chcę zjarać tego Maca. Musiałbym jakoś obniżyć z tych 19,5 na 18,5. No, uruchamiaj się, no. Co zobaczyć, co się będzie działo. No, około minutki ciągle piszę. To już jest końcóweczka, już tam pewnie wrzucę jakieś pliki, które pozwolą uruchomić tego Maca Mini bezproblemowo. Nagrywam to z telefonu Huawei P9 Lite z aplikacją Irion Web. Jakby ktoś nie wiedział, musiałem się cofnąć na ciutko na wersję 1.7.2, bo najnowsza po aktualizacji jest tak skaszaniona, że masakra. A w tej 1.7.2, chociaż mam tyle dobrze, że mogę sobie wybrać ręcznie połączenie przez kabel USB i to wtedy działa mi fajnie. W jakości Full HD teraz nagrywam. Ok, instalacja zakończyła się sukcesem. By zakończyć instalację, komputer musi być ponownie uruchomiony. Kliknij w uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer. Ok! Komputer zostanie ponownie uruchomiony w ciągu 20 sekund. Kliknij ponownie, aby uruchomić ponownie. OK. Komputer jest ponownie uruchamiany. Zaraz powinien się pewnie wyłączyć. O czym, co się będzie działo? To jest w ogóle kręcone. O, włączył się. Znów gong. Ding. Zobaczymy, co tym razem się będzie działo. Jabłko. Jest jabłko. No, wskrzesiłem tego, kurde, Maca. Ja pierdzielę. Teraz pewnie znając siebie będę polował na jakieś uszkodzone Maki i będę je reanimował. A gdzieś widziałem gościa, sprzedał chyba aż 4 sztuki za 200 zł. Znając życie, nie potrafię ich uruchomić bez zasilacza. Uwaga. Tylko nie wiem,
Cały czas jest włożony teraz tutaj ten pendrive z tym botowaniem, ale myślę, że jest na tyle inteligentny system, że już się uruchomi z dysku. Jakaś ikonka tutaj się kręci. Wow. Czat, czat, czat. To jest naprawdę piękne. Tylko mówię, ten HDD. Wow. Welcome. Po niemiecku, w różnych językach, po japońsku, a będzie po polsku? Witamy? Albo witaj? Buenavito. Muzyczka leci. No nie ma polskiego, no kurczę. Stevie. Obraziłem się na ciebie. Wow. Zanim zaczniesz, nie można zinfekować swojej klawiatury i będzie ona bezużyteczna aż do jej zidentyfikowania, aby zidentyfikować tego nie ok. No tak, ja nie mam klawiatury od Maca, tylko od Windowsa. Teraz muszę co? Wciśnij klawisz tylko raz, nie przytrzymuj dłużej. Gdy klawiatura zostanie spłonęła, pojawi się napis z panel Shift. Ok. Nic się nie dzieje. Coś tutaj ciągle identyfikuje tą klawiaturę. No dobra. Mam nadzieję, że ją wykryję. Że nie ma jakichś restrykcji dotyczących używania klawiatur na Macu Mini. Chociaż nie wiem. To będzie masakra. Wciśnij na drugiej suporowej stronie lewego klawisza Shift na klawiaturze, której nie można zidentyfikować. Aha. No to najbliżej mam Shifta, znak zapytania i Z. No to wcisnę Z. Ok. I teraz po drugiej stronie wciśnij na po lewego klawisza Shift. Okej, okay. No to znak zapytania będzie. Aha. No to wybieram Thomas i USA. Albo ISO Europa. Standardowa. Dobra, wybiorę ISO Europa. Żeby nie było. Dalej. Polska. Dalej. Polski. Polski Pro. Dalej. Czy masz już Maca? Jeżeli masz ważne dane na innym Macintoshu, to możesz go nie przesyłaj teraz moich danych. Ok. Konfiguracja fajna. Tak, zanim zaczniesz usługę bezprzewodową. T-Mobile 2, to jest moje ten. Dobra, ja robię pauzę, bo muszę hasło wpisać. Dobra, zmieniłem hasło na jakieś takie prostsze, żeby tutaj móc pisać, bo miałem takie, że problem tutaj na razie mam z tą klawiaturą od Windowsa. Zobaczymy, czy teraz mi przejdzie hasło. Dalej. Czy wyskoczy mi znowu błąd, że złe hasło wpisałem? Okej. Okay. Hej, podaj swój Apple ID. No tak. Chwila, muszę zapauzować i w ogóle ogarnąć, o co chodzi z tym Apple ID. Jeszcze się okaże, że go nie uruchomię. Robię pauzę. Dobra, lecimy dalej z tym. A tu piszę po prostu, że jeżeli nie mam Apple ID, to po prostu mam kliknąć dalej. Także klikam dalej. Imię. Ok, tu wypełnię swoje dane, bo spróbuję go zarejestrować na siebie, żeby był. Także ja na razie klikam pauzę.
51, 638. Kurczę, dobra. Nie zapauzowałem i pewnie będzie trochę przerwy. Było przerwy, także ja tutaj sobie lecę dalej z tą rejestracją tego urządzenia. Przeszło mi dalej. Wybierz najbliższe miasto. No kurczę. No dobra, niech będzie to Computrino. Cupertino, czy jakoś tak. Jakbym tu gdzieś wskazał. Warszawa jest. Która jest? 21:54. No zgadza się, okej, wszystko fajnie. Nie zapomnij się zarejestrować. Gotowe. Wysłać rejestrację później. Kliknij dwukrotnie, wyświetl rejestrację w Twoim katalogu domowym. Okej. Czyżby już. Powitał mnie pulpit Maca Mini. Zaraz zobaczymy. Powinno być na samym dole takie ikonki z tego, co tak kojarzę zawsze w Macach. No, dysk daje dużo do zrozumienia, że potrzebny tu jest SSD. Bo się wszystko tak wolno ładuje. Tak, są te ikonki właśnie, o których mówiłem. Zarobiście to wygląda. Nie, podoba mi się nawet ten Mac. Oczywiście na SSD-ku to będzie hulało 100 razy lepiej. Ale co tu mamy w ogóle? Dashboard, mail. Wow, fajnie. Safari, e-chat, książka adresowa, kalendarz, podgląd, iTunes, Space, Time Machine, preferencje systemowe, dokumenty. Tutaj już mi wyskoczył mój. No i tak, trzeba się przyzwyczaić, że po lewej stronie są przyciski, a w Windowsie są po prawej. Także. Mogę powiedzieć tak. Udało mi się tego Maca reanimować, zainstalować na nim system OS X-a. I zobaczmy sobie preferencje systemowe w ogóle.
Pewnie się trochę będzie uruchamiało, bo to kurczę jednak jest sprzęt. Bluetooth ma. Wow, no to super. On ma Wi-Fi, Bluetooth, takie małe pudełeczko. Jestem w ogóle troszeczkę zaszokowany tą miniaturyzacją Apple'a. Już nie mówię o tych najnowszych modelach, które są już takie naprawdę fajnie odjechane. Ale zobaczmy sobie w ogóle, co tu jest ciekawego w tych preferencjach systemowych. Uaktualnienia programów. No dobrze, kliknijmy to. Czytuję uaktualnienia programów. Zobaczymy, co się stanie. Sprawdź teraz. Zobaczymy, czy coś w ogóle znajdzie, jakieś aktualizacje. To jest podobne trochę do Linuxa. Szkoda, że tak nie ma w Windowsie właśnie, że instalujesz jakieś programy, potem wchodzisz, sprawdzisz aktualizację i ci sam system sprawdza, a nie że program. Pewnie będzie, jestem pewny, że na pewno będzie, bo to jest jednak. O, jest. Instaluj dwie rzeczy. Połączenie uaktualnione systemu i coś iTunes. Dobra, instaluj dwie rzeczy. Hasło. Dobra, chwila. Muszę hasło tylko wpisać. Akceptuję. Akceptuję. Pobiera mi dwie rzeczy. No świetna sprawa, że to w ogóle tak o. Popatrzcie się na to. To jest tak malutkie pudełeczko. Ma Wi-Fi, ma Bluetooth. Ma cztery porty USB. FireWire. Wyjście na słuchawki, chyba głośniki. Port LAN. No i co? I to starczy, żeby obsługiwać fajnie tego Maca. Na szczęście działa z myszkami normalnie od komputerów. Mam podłączoną na kablu. Także mi tutaj pobiera 768 mega. Wow. Dobra, ja robię pauzę. Tym razem nacisnę pauzę i sprawdzę, czy zapauzowało. Dobra, ja będę powoli kończył, bo już naprawdę muszę iść w kimę. Jutro do pracy trzeba wstać. Ale powiem wam tak, jestem mega zadowolony z tej reanimacji. Poczta działa. Dosłownie. Bez problemu. Także jest bardzo fajnie. I teraz mi tylko co, pozostaje bawić się tym Maciem Mini i poznawać system OS X. Także to by było na tyle. Zarąbista sprawa. Mac Mini uratowany, przywrócony do życia. Dzięki właśnie takiemu zasilaczowi ATX. Co wam powiem jeszcze na sam koniec? Będzie wymiana taką. Dysk SSD tu wląduje. Postaram się jeszcze włożyć więcej pamięci. Przynajmniej z 2 GB. Ale docelowo chcę, żeby było 4 GB. I przesmaruję procesor nową pastą i troszeczkę poprawię wyjście tych kabelków, bo teraz jest tak, że od spodu, jak jest płyta, to jest kabel i ta płyta odstaje, a na dole tam jest termopad i on może nie dociskać dokładnie do tego chipsetu, czy tam jakiegoś układu, co tam był Intela. Także może stąd tak wyje, nie wiem, powietrze nie leci jakoś masakrycznie gorące z wylotu, no ale głośno chodzi. Także to będzie do poprawy. Jeszcze się nim będę bawił. I jak już wszystko będzie fajnie zrobione, to sobie go postawię koło monitorka. I będzie fajny sprzęcik do testowania i do zabawy. To było na tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.